Zgodnie z najnowszymi prognozami, rynek tabletów ma się nadal rozwijać w imponującym tempie. Firma MPD prognozuje, że w ciągu najbliższych 4-5 lat liczba sprzedawanych rocznie tabletów będzie wyższa niż komputerów przenośnych, czyli popularnych dzisiaj laptopów. Wydaje się to może dziś nieprawdopodobne, ale patrząc na tempo, w jakim sprzedaż tabletów rosła w ostatnich paru latach, rzeczywiście osiągnięcie tej liczby 400 milionów sztuk, o której się mówi w 2016 czy 2017 roku, już tak abstrakcyjne może nie jest. Potencjał tego rynku oczywisty przyciąga kolejnych graczy. Kilka dni temu firma Google zaprezentowała swoje urządzenie, które ma kosztować niespełna $200. W odpowiedzi pojawiły się informacje nieoficjalne z Apple'a, który podobno przygotowuje premierę tańszego, mniejszego następcy iPada, który miał bezpośrednio z tym urządzeniem Google'a konkurować. Efekt wydaje się oczywisty. Cena spadnie, konkurencja będzie coraz ostrzejsza. Skorzystają klienci. Wydaje się, że tak naprawdę to właśnie oni zdecydują o tym, która firma w tej wojnie na rynku tabletowym wygra, która przegra, ale no, kierunek wydaje się oczywisty. Urządzenia będą coraz tańsze, dobrej jakości, dostępne dla coraz szerszego grona odbiorców.